Siemano widzowie, w ten jakże piękny poniedziałek, chociaż u mnie za oknem śnieg i dlatego napiszcie jak śnieg, a wam szybne serduszko. I oczywiście jesteśmy na top 10 najlepszych modów tygodnia, ale takich polskich, bo te zagraniczne oczywiście tutaj do gry nie wchodzą, albo takie nadające się na jakieś takie typowe polskie gospodarki. I pamiętajcie, że wszystkie linki macie w opisie, bo ja już widziałem nieraz pod odcinkami, no fajne mody, ale linków nie podaję, to słabo, słabo robi. No to jak użyjesz tego czegoś, co masz tutaj, myślę, że no... Zajdziesz do opisu i znajdziesz te linki. No. No tak, takie wytłumaczenie. Dzisiaj dwa ciągniki testowe, bo są troszeczkę inne mody niż zwykle, a na pewno pierwszy mod będzie inny. A mianowicie, moi drodzy, pierwszy mod bez cięcia jest taka oto linka. Tutaj zaczepia się to normalnie, do tego fenda akurat sobie podczepiłem ją elegancko, bezproblemowo. Ogólnie nagrywam ten odcinek już drugi raz, bo trzeba jeszcze dokupić coś takiego. O, tu jest taki wichajster, patrzcie. Jest czerwona, jest czarna, to się niczym nie różni, tylko kolorem. Tutaj akurat kolorek możecie sobie wybrać, jaki chcecie. Ja, nie wiem, wezmę czerwony, bo dlaczego by nie? Czy ja to mogę podnieść? Mogę jak na razie to podnieść i to się zaczepia, moi drodzy. Aha. Do ciągnika, do którego chcecie później podpiąć linkę, tak? No właśnie chyba... Aha, to jest pas transportowy. Co? Serio tak ma działać? A jeżeli ja podepnę ten pas transportowy, to i tak się nie trzyma. Dobra, teoretycznie to działa tak, że to się przymocowywuje w ten sposób. Oj, no. Czyli możecie sobie to podpiąć, gdzie tylko i wyłącznie chcecie, do danego ciągnika, nie musicie tego podczepiać sobie na tył, także ogarnąłem, bo to było podpięte na zdjęciach po prostu do zaczepu i tak nie za bardzo wiedziałem, w którą miejsce to się podczepia, czyli po prostu R-ką pasami przywiązujecie do miejsca, którego tylko i wyłącznie gdzieś tam chcecie. W końcu normalna wersja od prawdziwego autora, czyli D50 oraz D55 wyszły sobie, no, od kasztana po prostu, nam od huba. Pojemność oczywiście samozbierająca, oczywiście przyczepa do belek samozbierająca, przyczepka do kiszonki, pojemność 9900, 7900, 4900 i tak dalej, i tak dalej. My sobie weźmiemy coś takiego, ustawienia kół, wąskie opony, możemy mieć wąskie opony takie albo wąskie opony takie, także jak już wolicie tak naprawdę. Pokrywa też jak wolicie, kolory podstawowe też jak wolicie, możecie sobie pokolorować to wszystko, czy kolor podstawowy, kolor taki, czy kolor właśnie fylk. Także taka ósemeczka, oczywiście w tamtej przyczepie macie te same konfiguracje, także ja bym tutaj no nie pokazywał tego, bo to... No bez sensu jest pokazywać to samo, tylko troszeczkę inny model, także kto będzie chciał, to sobie to ogarnie. To jest paczka, także jeżeli pobieracie jeden mod, no to macie te dwie właśnie przyczepy. To jest przynicy, zróbmy nasz standardowy, czyli pszenica załadowana, plandeka. Troszeczkę mnie szkoda, że kasztan nie robi czegoś takiego, że ta plandeka faktycznie jest ściągana na przykład na jedną stronę. Chociaż to też ludzie różnie to przewożą, jakby nie patrzeć, bo nie jest to plandeka taka typowo zwijana, tylko jest to zakładana właśnie na TT. O te gumeczki. No i możemy oczywiście wyładować tył. Lewa, prawa, tył. Weźmy na lewą. Animation. Jak to wygląda? Jest! Jest animacja. Podnośnika jest animacja. Przyczepa się animuje, że tak powiem. Co tu widzowie dużo mówić? No, fajna przyczepa. Jest to konwercik z 19, czy tam przeróbka, jak zwał, tak zwał. Ale najważniejsze, że prawdziwy autor sobie to w końcu wydał na modhuba i możecie pobierać coś normalnego, a nie jakiś syf skonwertowany przez innych ludzi. Taczka, którą możecie przewozić praktycznie wszystko. 10 na godzinę, 300 pojemności, 20 koni mechanicznych mocy. Robi wrażenie. No i możecie sobie kolorek wybrać, jaki tam tylko chcecie. Ja sobie wezmę, nie wiem, taki zazwyczaj szarawy jest kolor taczek. Uchwyty damy sobie po prostu jakieś ciemniejsze. Kolor tego damy sobie taki ciemniejszy. No i ramę możemy dać jeszcze na jakiś inny kolor, jaki tylko i wyłącznie chcemy. Ja sobie dam tutaj na przykład jakiś taki niebieskawy. Dobra, jak to wygląda? Podchodzimy sobie. A pierwszy rzut oka, no, zwykła taczka. No panie, zwykła taczka. Wsiadamy oczywiście, odpalamy silnik w naszej taczce. Grunt to takie rzeczy. 10 na godzinę, powiem wam, że chyba fajną prędkość autor tutaj dodał. Myślę, że jest naprawdę optymalna. Oczywiście kamera przednia, kamera taka drugoosobowa, czy tam trzecia osobowa, jak to się tam nazywa. Możemy zrobić wyładuj tutaj, możemy sobie naładować, na przykład znowu zrobić test pszenicy. No jak widzicie, 300 litrów sobie wieziecie. Możecie też się bawić, że pod bizona podjeżdżacie na pole taczką i sobie wysypujecie. Fajna sprawa. No i oczywiście animacja.
Z tej strony wygląda to tak, czyli taczka jest przechylana, normalnie ręce gościa sobie idą, a z tej strony wygląda to tak, że też z tej taczki no możecie nawet sobie sterować i wysypywać później w jakieś inne miejsce. Dosyć fajna sprawa, oczywiście możemy sobie to później odstawić i możemy sobie zostawić w dowolnym miejscu na gospie i używać jej kiedy chcemy. To jest dmuchawa do liści. Tak, dmuchawa do liści, kupujemy ją na tej zasadzie, bierzemy sobie jedyneczkę tak jak piłę i możemy sobie dmuchać. No. Także tak to wygląda, moi drodzy, ale jeszcze inaczej, jeżeli byśmy sobie zrobili, ustawimy zabrudzenia na, powiedzmy sobie, 100%. Czy ta dmuchawa do liści, ona też będzie myła te maszyny? Bo tak było, gościu na zdjęciu, na modhubie podchodził do ciągnika i na niego dmuchał, że tak powiem. Tak, to służy jako myjka, moi drodzy. Jest to dmuchawa do liści służąca jako przenośna myjka, bo jak wiecie, w farmingu, jeżeli stawiacie sobie w danym miejscu myjeczkę, no to nie możecie za bardzo chodzić z nią, nie wiem, na 100 metrów, czy tam na, nie wiem, 200 czy kilometr. A tutaj, patrzcie, ja sobie idę, nie wiem, do tamtego ciągnika sobie pójdę. Tu nie ma żadnych ograniczeń, mogę sobie tu to robić, mogę sobie robić, nie wiem, tutaj pryskać, no mogę robić co chcę, że tak powiem. I nie mam tutaj najmniejszego ograniczenia. Nowoczesna obora dla aż 40 krówek. Dużo, mało? Optymalnie musi tak, panie, dobrze jest, dobrze robię. Dobra. Taki budyneczek, jeżeli chodzi o jakąś nowoczesność. Po prostu jakiś suporek zdany, czy coś takiego. Mamy rynniaka, to nam będzie, widzę, że już przeszkadzać. Dach zrobiony z jakiejś tam blachy. Spoko sprawa. Okienka tyćkę pobrudzone, ale z parapetami. Kolejna rynna, jakaś podmuróweczka zrobiona. Za dużo takiego bocznego, brzydkiego terenu nam nie robi, żeby później go zamalowywać. Wielki plus. Drzwi oczywiście blaszane z jakimś tam przeszkleniem. Oczywiście lampy, które powinny dawać dosyć dużo światła. Wiem, bo mam. No i tutaj mamy jeden przejazd, który nam umożliwia być może zbieranie obornika w tym miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo jakieś karmienie tych zwierząt, bo tutaj chyba są jakieś karmidła. Z tego co widzę. Dobra, z tej strony jeżeli podchodzimy, też możemy otworzyć sobie drzwi. I wtedy schodzi nam taka zasłona automatycznie, żeby te drzwi w każdym razie nie były otworzone przez jakieś zwierzęta pewnie siłą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy miejsca właśnie dla muciek. Tutaj tak samo miejsca dla muciek. Tu jakaś szczotka, być może do czyszczenia właśnie tych zwierząt. No i kolejna sprawa, możemy zarządzać sobie zwierzętami. Czyli jeżeli ja chcę sobie kupić 40 krów, to sobie te 40 krów kupuję. I one chodzą faktycznie w tych miejscach wyznaczonych, w których miały chodzić. Co prawda tutaj 40 sztuk nie znajdziecie, bo to chyba nie jest realne, żeby coś takiego zrobić. Ale są, jak najbardziej są i są polecane te krówki. Od tej strony wygląda całkowicie inaczej, bo po prostu nie ma, że tak powiem, okien. I ta konstrukcja też jest taka przechylona troszeczkę bardziej na prawo, a nie jest tak idealnie stromo. Też mają przestrzeń słońca od góry. Fajna sprawa. Naprawdę fajny budynek. 40 to chyba już jest taka optymalna liczba też, jeżeli chodzi o zwierzęta. Pomod. 53 konie mechaniczne, 5 metrów sześciennych pojemności, 9 metrów szerokości roboczej. O, tak wam powiem. Przeczytam wam troszeczkę szybciej. Marka Kuł. Nokiany. Fajnie, nawet Nokiany mogą pasować. Michelinki, Trelborgi już inne, BKT. BKT też fajnie tutaj pasuje i powiem wam, że ja sobie wezmę te właśnie BKT. Ustawienia kół. Można zrobić coś takiego, można zrobić coś takiego. Wziąłem takie bardziej szosówki, tak bym to nazwał. Można zrobić oczywiście błotniczki, jakie tylko i wyłącznie chcecie. Jedyneczki weźmiemy, rura tak albo nie. Naklejki. No powiem wam tak szczerze, rzadko biorę naklejki, ale tutaj ładnie one wyglądają. Kolorki podstawowe możecie sobie zmieniać, na jakie tam kolory chcecie. Ja sobie wezmę te standardowe, chociaż nie za bardzo się orientuję, w jakich tam kolorach ten pomod on powinien sobie działać, sobie wyglądać, tak to nazwę. No i jest jeszcze kwestia tej rury. No to ona niech sobie będzie też takim, a niech będzie w tym zielonym kolorze. No i mamy kolor felk pasujący właśnie do całej naszej beczułki. Dobra, kupmy. Kupmy ją, weźmy Masseya Fergusona, podczepiajmy ją. Jeżeli chodzi o właśnie tą beczułkę, wielkość, spoko, na polską gospodarkę. Pomod to nie wiem, czy to przypadkiem nie jest też i polskie. Dobra, podczepiamy, wałeczek, przewodasy. Mamy chyba poziom wypełnienia nawet z tej perspektywy. Jeżeli ja sobie ją napełnię, oczywiście gnojówka albo kompost. Gnojóweczka, tak, wskaźnik działa, bo poszedł nam do góry, także tutaj będziecie widzieć, nawet jak będziecie grać bez chudów, jak się obejrzycie, ile tego po prostu jest. Są jakieś nalipki. Przedsiębiorstwo produkcyjne, spółka ZOO, Hojna. Czy to jest od miejscowości też i nazwa, pomod Hojna? Chyba.
Znak bezpieczeństwa, no takie jakieś tam głupotki. Co możemy tutaj jeszcze zrobić? Oczywiście podwójna dawka, możemy opuścić to? Aha, kurde, fajne zastosowanie. Opuściłem i już nie mogę podnieść, fajnie. Aha, bo to X. Nie, nie wiem, dlaczego, co tutaj V to chyba za bardzo nic nie robi, to X-em się składa i rozkłada, a V to jest, nie wiem, opuść, podnieść, nie wiem. Mamy animację, oczywiście gnojóweczka sobie leci, tak jak lecieć powinna, nic się nie baguje, nic nie podskakuje, wszystko działa tak jak działać po prostu powinno. No i tam dalej to ja nie mam po co, albo rundkę zrobimy koło krówek. Jeżeli chodzi o prędkość wywalania się tego wszystkiego i ubywania, myślę, że okej. No wiadomo, jeżeli dacie sobie podwójną daweczkę, no to to znacząco przyspieszy, no bo teraz macie podwójną dawkę i też to prawda ciągnik nam zwolnił, bo na tej zwykłej możecie jechać sobie, no, 17, a na podwójnej możecie sobie jechać tylko i wyłącznie 9. Także jakaś delikatna różnica na pewno jest, ale to już jak wolicie oczywiście, to jest zależne tylko i wyłącznie od was. Myślę, że mało spotykana zabawka, jeżeli chodzi o polskie pola. Tutaj mamy w tej normalnej 1.6, tutaj też 1.6, także... Spoko, szerokość taka sama. Ja sobie to oczywiście kupię, jest to Akpil. Akapil czy Akpil Bulwa? Jak to się czyta? Akpil, a nie Akapil, o. Właśnie nie wiedziałem, jak to się nazywa dokładnie. Dobra, bierzemy sobie kół. No i oczywiście podczepianko, oczywiście wałeczek, żadnych przewodów tutaj nie potrzeba. Jeżeli chodzi o Modelson, no to Modelson wygląda następująco, jest to też od polskiego autora JMZ, jeżeli dobrze pamiętam, on się nazywa. Też sporo modów, co ciekawe, wydał na ModHuba, także chyba goście ogarnięty to robi. Z tego co ja wiem, to było do 19. I to jest chyba konwert też od naturalnego autora, bo na ModHuba inaczej chyba się to dostać nie może, z tego co mi się wydaje. No i możecie sobie włączyć. Ona się fajnie zachowuje, bo patrzcie, ten wałek się tak inaczej albo napręża, albo rozpręża. I patrzcie, ona sobie delikatnie odchodzi, a przy ruszaniu i tak to wszystko się rusza, no nie? I na krzyż tak trochę. No i co, no i dwa rzędy tutaj na pewno ciachniecie, jeżeli klikniecie Ctrl-I, no to te ziemniaki będą wam się oczywiście gdzieś tam wyładowywać. Animacje na pewno są, bo to jest z ModHuba, także tutaj nawet nie będziemy się za bardzo do tego przyczepiać i rozczulać, bo to nie o to w tym odcinku chodzi. Fajny modzik, no. Jeżeli potrzebujecie czego innego niż te właśnie niebieskie, standardowe kopareczki do ziemniaka, no to to jest jakaś tam nowsza wersja tego. Testowałem, sprawdzałem, polecałem na live'ie razem z wami. C40, no mamy tutaj jakieś tam opcje, no nie? Jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić różne. Tutaj akurat się różni tylko i wyłącznie napisem na masce. Ja sobie wezmę na przykład z takim napisem koła lizardowskie, ale mamy na przykład takie kółka, mamy na przykład takie kółka, mamy na przykład takie kółka, takie kółka, takie kółka, takie kółka, takie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo dużo konfiguracji, jeżeli chodzi o ten pojazd. Ja sobie zrobię na przykład coś takiego, ustawienia kół tylnie, za bardzo mnie interesują, niech będą sobie takie. Kiera, dwuramienna, stara, trzyramienna, Ursus. Nie wiem, niech będzie dwuramienna, bez kabiny. Też są jakieś inne kabiny w ogóle tutaj zastosowane. Czeska wiśnia, Naglak, Ursus, Koja. Jest tego sporo, tak delikatnie mówiąc, no nie? Wziąłem coś takiego, bo takiego czegoś jeszcze nigdy nie miałem. Nie wiem, czy to do 40 pasuje, czy nie bardzo. To już, jak chcecie, to tak sobie skonfigurujecie. Dodatki. No i tutaj mamy standardowe dodatki na tył, czyli chlapacze, i jeżeli chcecie, no to oczywiście możecie sobie trójkąt odblaskowy dać, czy tą belkę właśnie na tył. Ja sobie biorę zazwyczaj same chlapacze. Obciążniki 40, 11 albo 6, weźmiemy 6. Tłumnik srebrny, tłumnik od Zetora, tłumnik jakiś tam. Te są akurat, dobra, weźmiemy sobie czarny, srebrny. Niech będzie po prostu czarny. Błotniki. No to tu albo są, albo nie ma. Konsola ładowacza możecie sobie dodać. Maglownica. Aha, tutaj jest prosto albo ten tego. No i tak musi być o taka o najlepiej, żeby ona wam pasowała w tą dziurkę, żeby było realistycznie. Także tego za bardzo nie konfigurujcie. C355, tu chodzi o światła. Rogi duże, rogi małe, jak wolicie, tak sobie zrobicie. Siedzenia stare, od Massey'a Fergusona na przykład jest siedzonko, albo nowe. Ja sobie wezmę od Massey'ka. Przednie. To nie wiem, gdzie to się zmienia, widzowie, bo my to szukaliśmy na live'ie. Aha, bo to są obciążniki kół, dobra. Czyli na odcinku jednak wiem. Dobra, możemy mieć bez. Skrzynka, i tutaj też inaczej to wygląda, bo jest skrzynia bez, a jest na przykład ta RSK. Taka albo taka, my weźmiemy RSK. Pradnica.
Coś się zmieniało tutaj chyba. Alternator, prądnica jakaś tam, bez różnicy, obciążniki kół. Jeżeli chodzi o tylnie obciążenia, też możecie sobie to zrobić, jak tylko i wyłącznie wolicie. Ja sobie na przykład wezmę, żeby było bez. Tablice, i to jest dosyć fajne, zachodniopomorskie. Macie różne po prostu, wszystkie województwa, jakie są w Polsce, możecie sobie wybrać. Ja sobie biorę lubelskie, bo w Lubelszczyźnie mieszkam. No i to jest nawigacja, jeszcze oczywiście kolorystyka ta taka oczywista, czyli ta standardowa, czyli kolor, jaki tylko i wyłącznie chcecie sobie wybieracie, właśnie blach i tego wszystkiego, tak bym to nazwał. Można sobie, nie wiem, taką wyblakłą wersję zrobić, można sobie dodać na przykład kolorek niebieski, który też, co ciekawe, na live'ie fajnie dosyć wyglądał. Jaki to jest niebieski? To jest niebieski 11. Kabinę można sobie też skonfigurować, jak tylko i wyłącznie chcecie. Dach możecie sobie też skonfigurować, jak tylko i wyłącznie chcecie. To jaki to jest kolor? Ursus 17, czyli... Aha, nie widać nawet tego za bardzo, ale to jest chyba... Albo to jest to samo. Grill możecie sobie skonfigurować tylko jak i wyłącznie chcecie. Nie wiem, będzie to pasować, czy to nie będzie pasować, nie mam pojęcia. Obciążniki kół możecie sobie też skonfigurować, kolor felg, zaczep przedni możecie sobie skonfigurować, na przykład na jakiś niebieski, przedni obciążnik możecie sobie wziąć też w kolor niebieski, drzwi kabiny możecie sobie skonfigurować. No naprawdę, tu jest masa konfiguracji, jeszcze raz masa konfiguracji, możecie sobie zrobić, jak tylko i wyłącznie chcecie. Przejdźmy do tego ciągnika. Wygląda on tak, ja się za bardzo skupiać na tym modelu i na tym wszystkim nie będę, bo kurde, czas odcinka spierdziela jak głupi, tak szczerze. Drzwi oczywiście otwierane, animowane, z drugiej strony tak samo, mamy otwieraną maskę, mamy ściągany jakiś element, możemy sobie widły dodać na przykład na przód, jeżeli tylko i wyłącznie chcecie. Wsiadamy do ciągnika, odpalamy, dźwięki są fajne, tak wam powiem na szybko. Oczywiście pełen zakres animacji, działające światła, jak widzicie, kierunkowskazy, te animacje, tamte, no wszystko jest tak, jak być powinno. Jeżeli chodzi o panel IC środkowy, możemy tutaj porobić kolejne jakieś tam rzeczy, czyli drzwi na przykład to tak pootwierać, te na przykład tak, możemy sobie zrobić coś takiego, że drzwi ściągamy, możemy sobie dach otworzyć, te drzwi też mogą być ściągnięte. Tutaj jest kwestia jakiejś tam belki tylniej, tu jest do otwierania drzwi. Tu jest właśnie do otwierania tej klapy, że tak powiem, tylniej. Tu jest to samo. No i co, przejedźmy się jeszcze nim do testu dźwięku. No to kabina trochę dziwna. No tutaj akurat wam przyznam pewnie rację, bo większość osób tak pewnie napisze. Kolorystykę też można zrobić inną, także jak wolicie. A ja już spierdzielam do kolejnego moda, bo kurde, odcinek będzie długi. Mamy taką oto pronarkę T653 łamane na 2. Pojemność 5500, możemy sobie plandekę nawet zrobić coś takiego. Pojemność taka plus plandeka, pojemność taka, taka i nie wiem, mamy jeszcze takie jakieś obiekty. Także jak wolicie, tak sobie po prostu wybierzecie. Ja sobie wezmę z plandeką błotniki albo bez błotników, to też jak wolicie po prostu. Mi troszeczkę tutaj nie pasują te koła, bo te koła zazwyczaj są za małe. Jeżeli tu by dać inne koła, to by było już całkiem pięknie. Stary FS, nowy FS, jeżeli chodzi o blachy, to też jak wolicie, tak sobie po prostu zrobicie. Kupmy. Tak to, moi drodzy, będzie wyglądać. Dobra, czekajcie, muszę sobie kliknąć to. Przenieść sobie ciągnik. Podczepić. Oczywiście przewody działające, jak widzicie, no te koła faktycznie troszeczkę są za małe. Tak jak wam mówiłem już wcześniej. Jeżeli chodzi o jakieś opcje, oczywiście otwórz pokrywę. Załóż pokrywę, otwórz pokrywę, standardzik. I teraz tak, załadunek, rozładunek. Jeżeli chodzi o załadowanie, no to standardowo robimy te z pszenicy, 9,5 pojemności. Bierzemy sobie U, bo możemy sobie zrobić tył pełna burta na przykład. Otwiera się cała, no nie? I plandeka znika od razu. Możemy sobie zrobić lewo dolna burta na przykład. Ale na przykład możemy sobie zrobić lewo pełna burta. No i tak samo możemy sobie zrobić oczywiście z prawo. Syp możemy sobie zrobić. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o opcje jakieś tam właśnie wywalania tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o ułożenie zboża, no jest w odpowiednim miejscu, tak jak być powinno. Także tutaj nic nie będziemy się ani czepiać, ani przyczepiać. Zaczep tylny jest, czyli tych pronarek możecie sobie spiąć, nie wiem, i 1000, jeżeli tylko i wyłącznie będziecie chcieli. I będzie to wyglądać jak jakiś nie wiadomo jaki pociąg. No to jeszcze HW80.11 na kunic u odcinka. Pojemność: przyczepa samozbierająca do bel, pojemność 15, 11500. No tutaj, no widzicie, no trochę tych konfiguracji jest. Ja sobie wezmę na przykład 15 z plandeka, ustawienia kół, wąskie opony albo
No to już jak wolicie, no możecie sobie wziąć jakie tylko i wyłącznie chcecie. Ja sobie na przykład, nie wiem, polecę w taki klimat i niech będzie. Kolory podstawowe, my sobie weźmiemy na przykład zieleń z takim ciemnym, bo to fajnie wygląda, także niech będzie coś w tym stylu. I niebieska plandeka fajnie do tego będzie pasować. Czyli macie 15 pojemności. O, to już jest przyczepka na dosyć nawet i większe gospodarstwa. Tak w skrócie mówiąc, dobra, węże podczepione, działające. Zrzuty, oczywiście pokrywa, no schodzi, zachodzi, to jak zawsze. Lewa, prawa, z tyłu się nie da, czyli tylko albo lewa, prawa. Zaczep tylny jest, tak że możecie sobie podczepić znowu i 1000 tych przyczep, jeżeli tylko i wyłącznie będziecie chcieli. Jeżeli chodzi o napełnienie pszenicy, sobie damy 15. Wygląda to tak, ten rozkład sił jest taki, że na tył jest mniej, na przód jest mniej, na środku jest tego po prostu najwięcej. Jeżeli chodzi o jakiś tam klimat i wygląd, bardzo fajne przyczepy, fajnie to wygląda. Godne polecenia, tak szczerze. No i możemy sobie oczywiście jeszcze zrobić coś takiego jak test wyrzutu. Animacja jest, jest. Tak jak być powinna. Powoli się to stosunkowo wydobywa. Także fajna sprawa. Oj, nie to klikłem. No i co możecie tym jeździć? Na przykład w to i we w te, widzowie. Fajna sprawa. No polecam. Na pewno jest to spoko sprawa, zamiennik na przykład do jakichś tych autosanek większych, bo też 15 pojemności, jeżeli dwie zepniecie, macie już 3 dychy, fajnie to wygląda, fajny konwój możecie sobie zrobić, podjechać pod bizona, czy pod jakiegoś forszmita, wysypać zboże. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, ja się z wami żegnam, pobierajcie mody, cieszcie się tą grą, bo coraz więcej tych fajnych modów po prostu wychodzi. Nara!